Jesteś ekspertką od terapii par również. I właśnie o tej terapii par, o radzeniu sobie z trudnymi momentami, chcieliśmy teraz z tobą porozmawiać. Czyli tak naprawdę, kiedy Marzena na taką terapię pójść? Kiedy nie jest za późno? Kiedy pójść, by nie dotrzeć do takiego momentu, czy do takiego punktu, z którego odwrotu już nie ma? Właściwie to jest taki moment, w którym zaczynamy czuć, że się od siebie oddalamy, kiedy coraz mniej nas łączy, kiedy zauważamy, że nie mamy wspólnych zainteresowań, a było inaczej, bo to jest kluczowe, było inaczej, czuliśmy więź, czuliśmy jakąś przynależność i nie rozumiemy, dlaczego nagle zaczynamy się bardzo zmieniać. I albo jeden z partnerów zmienia się, ponieważ przeżywa jakieś swoje zmiany, rozwój, kryzys i to przenosi na związek. No albo zmieniamy się nierównolegle, bo tak po prostu też jest, to jest naturalne. Ludzie czasami bardzo by chcieli, żeby to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, było stałe, żeby było cały czas powtarzalne, przewidywalne, ale wszystko, co jest stałością, to jest zmiana po prostu, to jest największa pewność. Kto w parze inicjuje pójście na terapię częściej? Czy to są kobiety, które raczej... Wciąż tak. Wciąż to są kobiety. Może i też dlatego, że mamy większą odwagę w mówieniu o emocjach, w mówieniu o swoich uczuciach, a mężczyźni nie przywykli do tego, żeby otwierać się przed inną osobą. A poza tym mężczyźni mają taką uważność na to i tak myślą, że idę dopiero na terapię, że do terapeuty, kiedy się coś zepsuło, to znaczy będę naprawiać. Podobnie jak samochodem. Naprawiamy dopiero, kiedy już nie jedzie. Ale kobieta? A kobieta nie tylko myśli o właściwie naprawianiu, co niestety częściej, i to jest też taki trochę błąd w sztuce, a mianowicie, że pójdę po to, żeby mój mężczyzna się zmienił, żeby trochę jednak się dopasował do mnie, żeby, nie wiem, nauczył się mnie słuchać. Ale to też wynika z tego, że jest duża dysproporcja właśnie w rozumieniu emocji czy we współodczuwaniu. My kobiety zwyczajnie poprzez rolę społeczną, którą mamy, umiejętność budowania więzi, po prostu mamy większe umiejętności w tym zakresie, we współodczuwaniu i empatii. Mężczyźni są bardziej racjonalni, zadaniowi, nastawieni na ryzyko, w związku z czym inaczej do tego podchodzą. To nie oznacza, że gorzej, po prostu inaczej. No właśnie, bo mówisz o tych różnicach w postrzeganiu tego procesu terapii dla par, czy oczekiwania względem terapii różnią się w zależności od płci partnera? Mogą się różnić właśnie w tym zakresie, że mężczyzna boi się w ogóle tego, że trzeba będzie się otwierać i właściwie nie wie, co to będzie oznaczało. Nie chce mówić o przeszłości. To jest też taka duża różnica między kobietą a mężczyzną. Kobieta chce wrócić do przeszłych zachowań, doświadczeń, czy jakichś takich tego, co ją boli po prostu w tej przeszłości w relacji. Zresztą pamiętamy bardzo dobrze, to mężczyźni często o tym mówią, że kobieta to pamięta wydarzenia sprzed 3 lat. Nie daj Boże, wszystko nagle wysypie. I tego też się mężczyzna obawia, bo on nie pamięta tych rzeczy. I nawet nie wie, jak się do tego odnieść, a że jest raczej nastawiony na argumentowanie racjonalne, to kiedy nie pamięta, nie może się do tego odnieść, więc on się bardzo stresuje tą sytuacją. Do tego najczęściej mówią mężczyźni, dobrze, ale to było kiedyś, to teraz zajmijmy się tym, co jest teraz. I ma to też oczywiście swój sens, ale dla kobiety jest inaczej, dopóki nie będzie mogła przeżyć emocji związanych z jakąś krzywdą, którą doświadczyła, nie będzie mogła pójść dalej. I to są też różnice między nami. A spotykasz, Marzena, w swoim gabinecie takie historie ludzi, małżeństw, związków, par, w których po 10-15 latach oni są już tak bardzo rozjechani ze sobą, że często jedno o drugim de facto już nic nie wie. Nawet swojego kalendarza nie znają. Nie znają imion najbliższych przyjaciół swoich dzieci. Tak, to kiedy już żyją, mimo tego, że mieszkają, tak, mieszkają sobie razem. Tak, to są pary właściwie, które nazywamy bardziej współlokatorami, albo nawet żyją w takim systemie białego małżeństwa, czyli nie ma już nawet więzi seksualnej. Często też już mają innych partnerów, tylko nie okazują tego, no, takich emocjonalnie nawet partnerów. To już terapia ma wtedy sens w ogóle. No właśnie, czy wtedy taka para, która pójdzie już powiedzmy po kilku latach tego typu dzielenia mieszkania, tak, życia obok siebie, czy jest w stanie uratować terapeuta jeszcze taki związek? Niestety często mówimy, że jest już za późno i zresztą psycholog amerykański Gottman wskazał takich 4 jeźdźców apokalipsy, czyli kończenia związku. On już mówił, że po minucie rozmowy z parą można stwierdzić, że ta para nie rokuje i nie będzie możliwości połączenia ich razem. Jakie to są rzeczy? To jest najgorsza, to jest pogarda. To jest ostatnia rzecz, która już właściwie wyklucza możliwość bycia razem. Ale zaczyna się od krytyki. Bardzo ważna kwestia, kiedy właściwie już mówimy bardzo negatywne rzeczy do tego człowieka, z którym obok mieszkamy. Druga kwestia to jest taka defensywna postawa. Ona się charakteryzuje tym, że bronimy się przez atak. Czyli właściwie cały czas odrzucamy argumenty drugiej strony, argumentujemy narrację i cały czas atakujemy, słysząc niejako w każdym nawet pytaniu, tylko i wyłącznie pytaniu, atak na siebie. W związku z czym no, nie ma już porozumienia. Kolejna postawa, która też już wyklucza bliskość,
to jest zamykanie się, wycofywanie. To jest też taka wrogość przez milczenie, unikanie kontaktu wzrokowego. To już bardzo jasno mówi, że ta osoba nie ma już empatii ani czułości do tej drugiej. W takim znaczeniu, że nawet niektórzy mi pacjenci mówią, że nie chcą dotyku, bo ten dotyk boli, razi. I to jest moment, kiedy właściwie mogą to być już absolutnie nieodwracalne historie. I na końcu pogarda. Pogarda to już jest, jak wiecie, uderzenie w podmiotowość człowieka. To właściwie już nie ma odwrotu. I trzeba też jasno sobie powiedzieć, że nie wszystko trzeba zawsze naprawiać. To nie oznacza, że trzeba zawsze wyrzucać, bo teraz mamy taki dylemat, prawda, że szybko wyrzucamy, że nie naprawiamy i że tak płynie, ale nasze życie dzisiaj się bardzo zmienia. Wydłuża się chociażby jakość życia i długość życia, co oznacza, że no, wiecie, być z jedną w jednej parze przez większość życia, jednocześnie umiejąc dostrajać się do siebie przez wszystkie etapy rozwojowe, no, może się okazać nieosiągalnym na dłuższą metę i naukowcy to powoli rozważają, czy nie będzie trzeba wprowadzić innych form, norm związkowych. Relacyjnych. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz i chcieliśmy, żeby pointą tej rozmowy było to, żeby zacząć się przyglądać sobie, zanim się dojdzie do takiej czerwonej linii. Tak, to prawda, żeby ta gotowość do takiego zwracania uwagi na to, co się dzieje w naszym związku, była ciągła.